Cześć, z tej strony Ranger i witajcie w przeglądzie Snapshota 20W16A. Dzisiejszy snapshot jest naprawdę duży, ponieważ dostaliśmy nową, gigantyczną wręcz strukturę, czyli ruiny bastionów. Zapraszam do oglądania. Pozostałości bastionów, bo tak w zasadzie nazywa się ta struktura, to miejsce, które określane jest jako dom piglinów. Jest jednak ono bardzo zrujnowane i widać po nim, że ta cywilizacja ma swoje najlepsze czasy daleko, daleko za sobą. Pozostałości bastionów możemy znaleźć oczywiście w Netherze na wszystkich biomach oprócz bazaltowych delt. Składa się na nie 5 podstruktur, jeśli chodzi o pliki gry to 4, ale da się jeszcze wyróżnić 5 odmienny od innych. Pierwszym jest tak zwany most, jest to swojego rodzaju wejście do bastionu. Mamy na wstępie pomnik ze złota, co prawda bastiony dość często generują się zakopane, ale jeśli wygenerują się na otwartej przestrzeni, to nad mostem pojawia się coś, co nieco przypomina świński ryjek. To nie jest jedyny most, jaki pojawia się w ogóle w bastionach, ale jest on zdecydowanie największy. Drugim elementem są stajnie hoglinów. Są to piętrowe pomieszczenia połączone z szerokimi klatkami schodowymi. Występują dwa rodzaje samych pomieszczeń. Są to pomieszczenia duże i małe. Oczywiście można tam spotkać hogliny. Trzecim rodzajem struktur są pomieszczenia mieszkalne. Są one ustawione wokół centrum, czyli placyku z brodawkami. W niektórych pokojach znajdziemy skrzynie lub bloki złota. Najbardziej imponującym elementem bastionów jednak są pokoje skarbów. Są to takie ogromne studnie ze ścianami z pomieszczeniami wokół nich. Na dnie znajdziemy basen z lawą i małą wysepkę z kilkoma blokami złota i najlepszym lutem, jaki znajdziemy w całym bastionie. Trzeba jednak uważać, ponieważ znajdziemy na dole również spawner kostek magmy. Jest to, zdaje się, pierwszy nowy spawner moba od bardzo, bardzo dawna, więc jest to coś bardzo ekscytującego. Oprócz tego na zewnątrz tych pomieszczeń znajdziemy fosę. Ostatnią odrębną strukturą są mury obronne. Są to fragmenty wielkich ścian z czarnego kamienia z wydrążonymi korytarzami lub tunelami. W niektórych miejscach można spotkać wręcz takie jaskinie wydrążone w czarnym kamieniu z pozłacanym czarnym kamieniem, gdzieniegdzie porozmieszczanym. Jest to struktura niewyszczególniona w plikach, ponieważ generuje się przy każdym z pozostałych elementów, czyli znajdziemy coś takiego w każdym bastionie. Oczywiście w każdej takiej strukturze znajdziemy piglinów, ale ważne jest to, że nie spawnują się one tam, są częścią struktury, czyli jeśli je zabijemy, to już się tam nie odrodzą, chyba że bastion jest na biomie szkarłatnego lasu. W każdej podstrukturze bastionów znajdziemy skrzynię z lutem. Niektóre przedmioty, które tam się pojawiają, znajdziemy we wszystkich skrzyniach lub prawie we wszystkich, więc pozwólcie, że teraz je wymienię, a później dopiero powiem, jeśli któregoś z nich w innych skrzyniach nie znajdziemy. Te najbardziej pospolite przedmioty więc to strzały, spektralne strzały, sznurki, skóry, bloki złota, samorodki złota i żelaza, pozłacany czarny kamień, a także sztabki złota i żelaza. Jeśli chodzi zaś o przedmioty unikalne dla różnych części bastionów, na mostach znajdziemy lodestone'y, płaczący obsydian, złote miecze i złote części zbroi. Jeśli chodzi o stajnie hoglinów, tam pojawią się neterytowe łopaty, siodła, złote motyki, jasnopył, starożytne odłamki, neterytowy złom, piach dusz, szkarłatne nylium, surowy i pieczony schab, szkarłatne grzyby i korzenie. Za to nie znajdziemy tam samorodków żelaza, spektralnych strzał ani sztabek złota i żelaza. W pokoju skarbów, tak jak już mówiłem, znajdziemy najcenniejsze przedmioty. Pojawią się tam sztabki neterytu, starożytne odłamki, neterytowy złom, neterytowe miecze oraz neterytowe części zbroi, a także płaczący obsydian, kwarc i krem magmowy. Za to znajdziemy tam tylko spektralne strzały, tych zwykłych tam nie będzie. Nie będzie również samorodków złota, ani skór i sznurków. Jeśli chodzi zaś o inne skrzynie, które pojawiają się w innych częściach bastionów, czyli na przykład w pomieszczeniach mieszkalnych czy na murach, to będą to kusze, piglini wzór baneru, dodany był on w poprzednim snapshocie i teraz ma miejsce, gdzie pojawia się naturalnie, nowy dysk muzyczny z nową kompozycją Leny Rain, czyli Pixtep,
Na końcu tego przeglądu będziecie mogli go posłuchać. Książki lub złote buty z zaklęciem prędkości dusz, złote miecze, części złotej zbroi, płaczący obsydian, łańcuch, kolejny nowy blok, magmowy krem, bloki kości i zwykły obsydian, za to nie znajdziemy w tych skrzyniach skór. Bastiony nie są jednak jedyną strukturą, która pojawiła się w tym snapshocie. W naszych światach będziemy mogli bowiem od teraz znaleźć również zrujnowane portale. Pojawiają się one na wszystkich biomach świata podstawowego i Nethera. Mogą się generować pod ziemią, w jaskiniach, pod powierzchnią oceanów, a także zakopane w piachu. Jest 13 wariantów zrujnowanych portali, 3 wielkie portale i 10 małych. Struktury te są najróżniejsze, bardziej czy mniej zniszczone, niektóre są nawet jakby przewrócone. Ciekawostką jest to, że w Netherze te konstrukcje wokół portali będą generować się z czarnego kamienia, a w Overworldzie ze zwykłych kamiennych cegieł. Również w ramach tej struktury możemy znaleźć skrzynię z lutem. Pojawiać się będą w nich następujące przedmioty: obsydian, krzemienie, samorodki złota i żelaza, zapalniczki, kule ognia, złote jabłka, złote narzędzia i części zbroi, błyszczący melon, złota zbroja dla konia, złota płytka naciskowa, złote marchewki, zegarek, sztabka złota, dzwon, zaklęte złote jabłko, a także blok złota. Przejdźmy więc teraz do nowego bloku, który był już tutaj wspomniany, czyli do łańcucha. Jest on tworzony z 2 samorodków żelaza i 1 sztabki żelaza, ustawionej w oknie craftingu w taki właśnie sposób. Jego najbardziej oczywistym zastosowaniem jest podtrzymywanie latarni. Jego tekstura bardzo ładnie się składa razem z teksturą tego krótszego łańcuszka od latarni. Naturalnie możemy znaleźć takie łańcuchy właśnie w bastionach. Ciekawostką jest to, że łańcuchy mogą lewitować, a także być przesuwane przez pistony. Jest to oczywiście fantastyczny blok, który będzie miał zastosowania w bardzo wielu budowlach, ale trochę mi szkoda, że nie da się go ustawić poziomo. Biom obsydianowych delt został nieco zmieniony, od teraz znajdziemy w nim więcej jeziorek i źródeł lawy. Dodano przycisk interfejsu użytkownika w bloku puzli, który generuje strukturę przynależną do tego bloku, cokolwiek to znaczy. Ważną techniczną zmianą, którą jednak rozumiem, jest to, że zasięg structure bloków został zwiększony z 32 do 48 bloków w każdym kierunku. Ostatnią techniczną zmianą, z którą również nie mam pojęcia o co chodzi, ale wygląda na ważną, jest to, że od teraz dostępne jest monitorowanie tików serwera przy użyciu JMX. Włączane jest to z poziomu pliku server.properties. Po więcej informacji zapraszam do changeloga, który oczywiście jak zwykle jest w opisie. No i tak jak w każdym snapshocie zostały naprawione pewne błędy. Z tym ważniejszych, każdy kto dużo gra w Minecrafta prawdopodobnie kiedyś spotkał się z takim dziwnym błędem, że czasami przy wczytywaniu świata mogliśmy usłyszeć bardzo głośny dźwięk wagonika. To już nie powinno mieć miejsca. Innym błędem niejako związanym z dźwiękami było to, że napisy mogły czasami pojawiać się, gdy gracz był zbyt daleko od jakiegoś źródła dźwięku, by go słyszeć. Nowe biomy netherowe nie działały poprawnie w trybie generowania świata buffer. To powinno już wszystko działać, jeśli ktoś jest zainteresowany tworzeniem takiego świata. I ostatnim błędem, a tak naprawdę serią błędów, było to, że lodestone'owe kompasy nie działały jak należy w ramkach na przedmiot. Jeśli chodzi o ten przegląd, to już na tyle. To co w tej chwili widzicie, to świat, który jest dostępny do pobrania w opisie tego filmu ze wszystkimi strukturami, które zostały dodane w tej wersji. Jak widzicie, jest ich naprawdę mnóstwo. I jeśli chcecie zobaczyć, z czego dokładnie zbudowane są nowe bastiony, czy też jak wyglądają wszystkie warianty zrujnowanych portali, no to zapraszam do zapoznania się z tym światem. Jeśli ten film natomiast wam się spodobał, nie zapomnijcie zostawić łapki w górę, a także zasubskrybować mojego kanału i kliknąć w dzwoneczek, żeby być na bieżąco. Jak obiecałem, zostawiam was z nowym utworem muzycznym z nowej płyty netherowej. Do zobaczenia następnym razem i cześć!